Ostatnio rozgrzałaś internet swoim Instastory. No. Wiesz, o którym mówię? Nie wiem. O tym, jak z chłopakiem za rękę się trzymacie. Dlaczego ty nie chcesz go pokazać tutaj fanom? A skąd wiesz, że to był mój chłopak? No takie spekulacje, a był czy nie był? Bo ostatnio Karolinie na co się powiedziałeś, że masz chłopaka, że tam wiesz się spotykasz, co, jak tam się... Ja bym ten temat zostawiła, to jest moje prywatne życie i nie chcę tego poruszać publicznie. Ale fajnie, że ty się nauczyłaś już stawiać granice, nie? Ciężko było ci się tego nauczyć i tego wyuczyć, bo chyba kiedyś jako dziecko nie było to dla ciebie tak aż łatwe, nie? Tak, wiesz co, mnie ogólnie jeśli chodzi o show business, to jednak trzeba być asertywnym i mnie tego życie nauczyło. Doświadczyłam wielu sytuacji, w których gdzieś tam właśnie dałam nadwyrężyć swoje zaufanie pewnym osobom i to jest po prostu doświadczenie i ja wiem, jak też media potrafią zepsuć pewne rzeczy, płynąć jakoś tak niekorzystnie, bo to jest jednak presja, wiesz o czym mówię. Nie no, oczywiście, tak, że byśmy tak wam się teraz przyglądali, są, nie są, obserwują się, nie tak, obserwują. Tak, tak. Dobra, to niech to w ciszy się rozrasta, ale jesteś szczęśliwa, uśmiechnięta, jest. Jestem bardzo szczęśliwa. Jest git. Tak. No ale to ile ty w ogóle masz obowiązków? Koncerty, szkoła, chłopak, naprawdę, ciężko. Dzięki, Roxy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich.